Mamy tutaj iloczyn oraz iloraz dwóch wyrażeń wymiernych. I teraz zachęcam do przerwania oglądania tego filmu, wykonania tych działań, być może uproszczenia wyniku, no a następnie zastanowienia się, czy naprawdę to ostateczne wyrażenie, które otrzymacie w obu przypadkach i to pierwotne są równoważne i czy przypadkiem nie trzeba poczynić pewnych założeń o x, aby rzeczywiście te wyrażenia były równoważne. No dobrze, to może zacznijmy tutaj. Więc tu mamy iloczyn ułamków, no to wiemy, że ułamki mnożymy w ten sposób, że mnożymy licznik przez licznik i mianownik przez mianownik. Czyli mamy tak 6x do trzeciej razy 2, a tu mamy 5 razy 3x kwadrat. No i teraz wiemy, że ułamki możemy skracać, czyli dzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę. No tutaj przez x kwadrat możemy podzielić licznik i mianownik. Wtedy tutaj będzie 1, no i x do trzeciej przez x kwadrat to nam zostanie x. A następnie też 6 i 3 możemy skrócić. Tu będzie 1, a 6 przez 3 to jest 2. I to, co dostaniemy, to dostaniemy tak. 2 razy 2x, czyli 4x podzielone przez 5. No, co możemy zapisać jako 4 piąte x. No właśnie, i teraz pytanie jest takie, czy naprawdę to wyrażenie i to wyrażenie to są te same wyrażenia, prawda? No, to wyrażenie jest określone dla wszystkich x-ów, prawda? 4 piąte x, w szczególności dla x równego 0, no ono ma bardzo łatwą do obliczenia wartość 0. Natomiast co się dzieje tutaj? No tutaj dla x równego 0, no to widzimy, że to wyrażenie jest 0, ale to wyrażenie no, jest niezdefiniowane, prawda? Czyli tutaj dziedziną tej lewej strony, no to są x-y różne od 0. No wobec tego to wyrażenie tak napisane tutaj mogę obliczyć tylko dla x-ów różnych od 0. To wyrażenie mogą obliczyć dla każdego x. I widać, że tutaj podzieliłem przez x kwadrat licznik i mianownik, czyli straciłem tę wiadomość. No to mogę zrobić tylko wtedy, jak x jest różny od 0. No mogę dzielić przez liczby różne od 0. Czyli straciłem tę informację, że x musi być różny od 0 tutaj, więc żeby ją z powrotem, żeby te wyrażenia naprawdę były równoważne, to tutaj muszę założyć, że x jest różny od 0. W takich wyrażeniach wymiernych, no jak dziedziną z natury jest dziedziną, to są także mianownik nie może być równy 0, czyli tutaj x różne od 0. No, możemy myśleć o tym w taki sposób, że tutaj, że to wyrażenie mówi nam, że mamy pomnożyć przez siebie dwie funkcje, czyli tak naprawdę mamy powiedzmy dwie funkcje, funkcję f od x to jest 6x do trzeciej przez 5, no i powiedzmy funkcję g od x to jest 2 przez 3x kwadrat. No i to, co chcemy policzyć, to chcemy policzyć, co to jest f razy g od x, prawda? Takie iloczyn funkcji. No i teraz iloczyn funkcji, no to jest zdefiniowany w każdym punkcie, musimy obliczyć ich wartości i je przez siebie pomnożyć. No ale funkcje to nie tylko wzory, ale również dziedziny. Teraz o ile dziedziną tej funkcji, taką naturalną, to co wszystkie liczby rzeczywiste, o tyle dziedziną funkcji g jest x różne od 0, prawda? Bo tutaj w dziedzinie no, dzielimy, x jest w mianowniku, wobec tego musi być x różne od 0. I wobec tego ogólną taką regułą, że dziedziną iloczynu, no żeby obliczyć iloczyn, to najpierw muszę umieć policzyć wartość każdej z tych funkcji. Czyli w dziedzinie iloczynu są te x, które są zarówno w dziedzinie jednej funkcji, funkcji f, jak i funkcji g. Wobec tego x musi być różny od 0, no i potem jak już mam wzór na ten iloczyn, tak jak tutaj, no to mogę go upraszczać. Prawda? Tak jak tutaj mogę sobie podzielić przez x kwadrat, ale muszę pamiętać, że moją dziedziną tego wyrażenia jest x różny od 0 i wobec tego mogę tę wiadomość tutaj straciłem właśnie dzieląc przez x kwadrat. Czyli te wyrażenia są równoważne, o ile tutaj dopiszę, że x jest różny od 0. Dobrze, przejdźmy teraz do drugiego wyrażenia. No i tu jest sytuacja podobna, prawda? No muszę podzielić, mam wyrażenie teraz, dziedziną tego wyrażenia są wszystkie liczby rzeczywiste, no i dzielę przez coś, prawda? No ale nie mogę dzielić przez liczbę 0. Wobec tego przez to, co dzielę, muszę sobie założyć, że to, co dzielę, przez co dzielę jest różne od 0. Czyli tutaj x nie może być równe 0. Wobec tego, no i dzielę przez ułamek, czyli mnożę przez odwrotność, czyli 2x do czwartej przez 7 razy 4 przez 5x do czwartej.
No to jest 2 razy 4 razy x do czwartej przez 7 razy 5 razy x do czwartej. I widzę, że tym razem cały x do czwartej mi się upraszcza i w ogóle nie mam x-a. No, po prawej stronie w ogóle nie będę miał x-a, czyli to będzie 8 trzydziestych piątych. No i znowu otrzymałem stałe wyrażenie, to w ogóle od x-a nie zależy, ale jednak jeżeli chcę, żeby to wyrażenie było równoważne temu, to muszę pamiętać o tym, że dziedziną mojego wyrażenia, od którego zacząłem, były x różne od zera. Więc jeżeli chcę, żeby to było to samo, to muszę tę dziedzinę tutaj dopisać, czyli x różne od zera. No i teraz w terminach funkcji również mogę tak powiedzieć sobie, że muszę wykonać, chcę obliczyć, co to jest podzielenie dwóch funkcji. Prawda? To jest moja jedna funkcja, to jest moja druga funkcja. I chcę obliczyć ich iloraz. No i teraz iloraz funkcji jest zdefiniowany na f podzielone przez g w punkcie x. No to jest, liczę wartości i dzielę przez siebie. Ale dziedziną jest oczywiście, żebym mógł obliczyć te wartości, mógł podzielić jedną wartość przez drugą, to muszę założyć, że g od x jest różne od zera. Czyli w dziedzinie tej funkcji ilorazu muszę wyrzucić z dziedziny ilorazu wszystkie te elementy, gdzie x, g się zeruje. No to tak jak tutaj, prawda? Muszę tutaj wyrzucić x równe 0 z dziedziny tego wyrażenia. I teraz po wykonaniu tego właśnie mogę tę wiadomość stracić. Czyli pamiętam, że, czyli innymi słowy, iloraz tych dwóch funkcji to jest funkcja stała na swojej dziedzinie, ale dziedziną tej funkcji są x różne od 0.